Witam na kolejnej lekcji kursu podstaw HTML i CSS. Dzisiaj dowiesz się, jak zmienić wygląd swojej strony za pomocą kaskadowych arkuszy stylów CSS. Jeśli nie masz jeszcze otwartego projektu z poprzednich zajęć, zrób to teraz, a ja w międzyczasie powiem Ci, czym jest arkusz stylów CSS. Jest to lista reguł ustalających, w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość pliku HTML. Wykorzystanie CSS daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie niż sam HTML. Za pomocą arkuszy stylów możemy zmienić rodzaj czcionki, jej wielkość i kolor, ustawić marginesy lub pozycję danego elementu na stronie względem innego elementu lub względem okna przeglądarki. Stosowanie zewnętrznych arkuszy stylów pozwala na odseparowanie struktury dokumentu od formy jego prezentacji oraz na zastosowanie tego pliku na kilku podstronach jednocześnie, bez konieczności zmian w pliku HTML. Dlatego teraz utworzymy sobie taki plik CSS. Klikamy Nowy, CSS, zmieniamy nazwę na Style CSS i klikamy OK. Żebyśmy mogli zacząć korzystać z naszego pliku Style CSS, musimy dodać w pliku index.html odniesienie do pliku arkusza stylów. Do tego służy nam znacznik link z dwoma atrybutami: rel z wartością stylesheet, który mówi nam o tym, że jest to odniesienie do pliku arkuszy stylów, oraz atrybut href, w którym podajemy pełną ścieżkę dostępu do pliku arkuszy stylów. W tym przypadku nasz plik znajduje się w głównym folderze naszego projektu, dlatego podamy tutaj tylko pełną nazwę tego pliku. Uruchomimy sobie teraz nasz projekt, żeby zobaczyć, co powinniśmy najpierw zmienić w jego wyglądzie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że tekst jest rozciągnięty na całą szerokość przeglądarki. Dlatego ustawimy stałą szerokość dla zawartości naszej strony. Na poprzedniej lekcji całą zawartość strony umieściliśmy w znaczniku div o klasie container. Dzięki temu w pliku style.css możemy ustawić szerokość dla tego właśnie diva. Każda reguła w CSS-ie składa się z dwóch części: z selektora i deklaracji. Selektor to jest nic innego jak wskaźnik na dowolny element lub grupę elementów w pliku HTML. Natomiast deklaracja składa się również z dwóch części: z właściwości i wartości. Zacznijmy od selektora. Chcąc ustawić jakąś regułę dla diva o klasie container, napiszemy div.container. Jeśli div miałby identyfikator o nazwie container, kropkę powinniśmy zamienić na hash. Natomiast my mamy klasę, dlatego zostawimy kropkę. Całą deklarację dla tego selektora umieszczamy w nawiasach klamrowych. Chcąc ustalić szerokość dla tego diva, powinniśmy użyć właściwości o nazwie width. Po dwukropku zawsze piszemy wartość tej właściwości. Na dzień dzisiejszy standardem szerokości dla kontenera jest 1140 pikseli, dlatego napiszemy 1140 i od razu za tym jednostkę px. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, jaki będzie efekt. Jak widać, tutaj szerokość nam się ograniczyła, natomiast strona nadal nie jest zbyt czytelna. Wejdźmy może na stronę onet.pl i zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Z lewej i z prawej strony dodany jest identyczny margines. Żeby to samo zrobić na naszej stronie, zastosujemy właściwość margin i wartość ustawimy na auto.
Wartość ta ustawi margines z lewej i prawej strony na jednakową wartość, dzięki czemu cała nasza zawartość strony będzie wyśrodkowana. Z myślą o mniejszych ekranach powinniśmy jeszcze dodać odległość między tekstem a krawędzią naszego diva. Uczynimy to za pomocą właściwości padding i tutaj użyjemy wartości zgrupowanej, czyli napiszemy 0 i po spacji 15 pikseli. Właściwość padding składa się tak naprawdę z czterech wartości: odległości między tekstem a końcem elementu od góry, z prawej strony, od dołu i z lewej strony, wymienione dokładnie w takiej kolejności, w jakiej powiedziałem. Dlatego ten sam efekt uzyskalibyśmy pisząc w ten sposób. Natomiast te elementy nam się powtarzają, dlatego śmiało możemy je pogrupować parami. Moglibyśmy użyć też osobnych reguł dla paddingu z lewej strony i paddingu z prawej strony. Do tego służy właściwość padding left oraz padding right. Jak widzisz, jest również padding top i padding bottom. Wygodniej jest jednak pisać to w jednej linii pogrupowane. Wtedy kod jest nieco bardziej przejrzysty. Zapiszmy zmiany. Odświeżmy stronę. Żeby zobaczyć te efekty, kliknij w dowolnym miejscu prawym przyciskiem i wybierz opcję Zbadaj element. Otwiera nam się narzędzie programistyczne. Z lewej strony tego okna widzimy strukturę HTML. Natomiast z prawej widzimy wszystkie style z arkusza stylów dla wybranego elementu. Rozwijmy tutaj znacznik body i kliknijmy div z klasą container. Jak widzisz, z prawej strony widać wszystkie style, jakie przed chwilą wprowadziliśmy do naszego pliku. Dodatkowo, najeżdżając myszką na tego diva, możemy zauważyć w oknie przeglądarki wyróżnione różnymi kolorami poszczególne elementy. Zawartość tego diva zaznaczona jest na kolor niebieski. Odległość między zawartością a krawędzią diva w kolorze zielonym, czyli to jest nasz padding, oraz w kolorze różowym marginesy. Jak mówiłem na poprzedniej lekcji, znaczników section i article nie powinno się używać do ustalania pozycji tych elementów na stronie. Dlatego umieścimy te znaczniki w znacznikach div. Nadajmy temu znacznikowi klasę content, czyli zawartość. I opakujmy wszystko aż do sekcji bocznej. Pamiętaj o robieniu wcięć w kodzie, ponieważ przy większych projektach można się często pogubić. Dodatkowo naszą zawartość podzielimy na dwie kolumny. Div o klasie main content i do środka wsadzimy nasze artykuły. Oraz div o klasie sidebar, do którego wsadzimy naszą sekcję boczną. Mając teraz taką strukturę HTML, możesz w pliku style.css ustalić szerokość tych dwóch kolumn. Do tego użyjemy nowego selektora div o klasie main content
i szerokość ustawimy na 70%. Natomiast dla diva o klasie sidebar ustawimy szerokość na 30%. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, co się stanie. Jak widać, tutaj szerokość artykułów się zmniejszyła, w sekcji bocznej również. Jak teraz zrobić, żeby te kolumny wyświetlały się obok siebie? Użyjemy do tego właściwości float. Wartość ustawimy na left. To samo dla drugiego diva. Właściwość float pozwala nam na ustalenie, w jakiej pozycji dany element ma się znajdować względem innych elementów na stronie. Wartość left mówi nam o tym, że dany element powinien znajdować się zawsze z lewej strony reszty elementów na stronie. Połączenie tych dwóch właściwości pozwala nam na uzyskanie szablonu kolumnowego. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Jak widać, artykuł pojawił się z lewej strony i ma 70% szerokości oraz sekcja boczna 30% szerokości. Warto w tym miejscu wspomnieć o dziedziczeniu. Rozwiniemy sobie tutaj diva o klasie content i mamy dwa divy o klasie main content i sidebar. Są one dziećmi diva o klasie content, natomiast div o klasie content jest dzieckiem diva o klasie container. Ustawiając divowi o klasie container szerokość na 1140 pikseli, domyślnie jego dzieci mają 100% jego szerokości. Dlatego div o klasie content ma również 1140 pikseli szerokości, natomiast div o klasie main content ustawiliśmy na 70% szerokości, czyli 70% z 1140 pikseli. Jak zdążyłeś zauważyć, pojawił się kolejny problem. Stopka wyświetla się zaraz pod sekcją boczną. Czemu tak się dzieje? Znacznik div o klasie content ma 0 pikseli wysokości. Dzieje się tak, dlatego że wszystkie jego dzieci mają ustawioną właściwość float. Jest wiele sposobów na to, żeby poradzić sobie z tym problemem. Ja pokażę jeden z nich. Dla diva o klasie content, czyli rodzica dla powyższych dwóch elementów, ustawiam właściwość overflow na auto. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, że stopka wróciła nam na sam koniec. Jak już wspomniałem na poprzedniej lekcji, znaczniki div, article, section, aside oraz footer są to elementy blokowe. Natomiast pamiętając o nieco starszych przeglądarkach, warto w pliku CSS dodać jawną deklarację, że są to elementy blokowe. Dlatego wymienimy tutaj jako selektory wszystkie te znaczniki. Article, aside, footer, header i section. Ustawimy właściwość display na block. Elementy blokowe mają to do siebie, że wyświetlają się jeden pod drugim. Dlatego, tworząc układ kolumnowy, musieliśmy użyć właściwości float do tego, żeby obie kolumny wyświetliły się obok siebie. Jak zauważyłeś, możemy ustawiać właściwości dla kilku elementów HTML jednocześnie. Wystarczy każdy selektor oddzielić przecinkiem. Ustawmy teraz jakieś tło dla naszej strony. Żeby ustalić tło dla całej strony,
należy dodać właściwość background dla elementu body. Po dwukropku podamy ścieżkę dostępu do tła obrazkowego. W tym celu użyjemy wartości URL i w nawiasie, w cudzysłowie, podamy ścieżkę dostępu do naszego pliku. Najpierw jednak musimy dodać ten plik do naszego projektu. W tym celu klikamy Dodaj istniejący i ja tutaj wybiorę wcześniej przygotowany plik. Dlatego, że ten plik znajduje się w głównym folderze naszego projektu, wystarczy, że tutaj napiszę jego pełną nazwę. Stawiamy średnik, zapiszmy zmiany i odświeżmy naszą stronę. Jak widać, efekt nie jest do końca taki, jaki zamierzaliśmy, ponieważ obrazek jest nieco większy niż rozdzielczość mojego ekranu. Dlatego dodamy nową regułę, która nam określi wielkość naszego tła. Do tego użyjemy właściwości background size i wpiszemy 100%. Zapiszmy zmiany i odświeżmy naszą stronę. Jak widać, tło nam się dopasowało idealnie do szerokości, natomiast w wysokości zaczęło się powtarzać. Co zrobić, żeby tło nie przesuwało się razem z paskiem przewijania w przeglądarce? Trzeba użyć kolejnej właściwości Background Attachment i ustawiamy wartość na Fixed. O, tutaj dodało mi się 2x2. Zapiszmy zmiany i odświeżmy stronę. Jak widać, tło przestało nam się poruszać. Jak widać, po dodaniu tła tekst przestał być w ogóle czytelny. Dlatego dla wszystkich znaczników grupujących tekst dodamy półprzezroczyste tło. Wymienimy teraz znowu kilka selektorów po przecinku. Będzie to article, header, footer i aside. Dla tych znaczników ustawimy tło w formacie RGBA. W nawiasie po przecinku wymienimy wartości poszczególnych kolorów. Dla czerwonego wartość 255, czyli maksymalna wartość. Dla zielonego również i dla niebieskiego tak samo. Czwarta wartość, czyli A, to jest tak zwany kanał alfa. Mówi nam o tym, na ile to tło ma być przezroczyste. Podajemy tutaj wartość z przedziału 0,1. Ja ustawię tutaj wartość 0,6. Należy pamiętać o tym, że w CSS-ie, chcąc wpisać wartość rzeczywistą, zamiast przecinka używamy kropki. Sprawdźmy efekt. Jak widać, tekst zrobił się dużo czytelniejszy. Kolejna rzecz, którą powinniśmy poprawić, to znowu odległość tekstu od końca elementu nadrzędnego. Dlatego dla tych znaczników ustawimy padding o wartości 10 pikseli. Zobaczmy efekt. Jak widać, utworzyły nam się przerwy między tekstem a krawędzią, natomiast
Wszystkie elementy połączyły się w jedną całość. Spowodowane jest to tym, że nie ma między nimi żadnego odstępu. Dlatego element z artykułami odsuniemy od prawej krawędzi, czyli od elementu sidebar, oraz stopkę odsuniemy od góry. W tym celu utworzymy nowy selektor, header, i damy mu właściwość margin bottom ustawioną na 15 pikseli. Element article odsuniemy natomiast od prawej krawędzi. Do tego użyjemy właściwości margin right. Ustawimy też na 15 pikseli. Natomiast stopkę odsuniemy od góry i ustawimy margin top również na 15 pikseli. Zapiszmy zmiany i zobaczmy efekt. Nasza strona zaczyna już nabierać pewnego wyglądu. Jak możemy jeszcze poprawić wygląd naszych artykułów? Po pierwsze, oddzielimy je od siebie, a po drugie, spróbujemy ustawić obrazek tak, żeby opływał tekst z lewej strony. Dla elementu article dodajmy jeszcze jeden margin, w tym przypadku bottom, i ustawmy go również na 15 pikseli. Natomiast dla elementu figure możemy ustawić właściwość float left. Zapiszmy zmiany i zobaczmy efekt. Pojawił nam się kolejny problem. W przypadku, kiedy tekst zajmuje mniej miejsca niż obrazek, do którego ustawiliśmy właściwość float, wtedy tło dla artykułu jest dużo mniejsze niż jego rzeczywista zawartość. Możemy to łatwo sprawdzić, klikając prawym przyciskiem na nasz artykuł, wybierając opcję Zbadaj element i najeżdżając na element article. Jak widzimy, jego wysokość dopasowała się do zawartości tekstu. Obrazek w tym przypadku nie jest w ogóle brany pod uwagę. Użyjemy tutaj podobnego rozwiązania jak w przypadku diva o klasie content. Dla znacznika article dodamy właściwość overflow auto. Zapiszmy zmiany i sprawdźmy, czy wszystko się naprawiło. Jak widzisz, wszystko już jest dobrze. Co możemy jeszcze poprawić w tych artykułach? Na pewno możemy wyjustować tekst oraz zrobić coś, żeby nasz obrazek jawnie oddzielał się od tekstu. Dla elementu article użyjemy właściwości text align i ustawimy wartość na justify. Właściwość ta wyjustuje tekst wewnątrz naszego artykułu. Natomiast dla właściwości figure możemy dodać krawędź z prawej strony i od dołu. Użyjemy do tego właściwości border right i wartość ustawimy na 2 piksele o stylu dashed. To samo zrobimy dla krawędzi dolnej. 2 piksele, dashed. Zapiszmy zmiany. Odświeżmy stronę. Jak widzimy, dzięki stylowi krawędzi dashed, krawędź jest przerywaną linią.
Tekst również nam się wyjustował. Jedyne, co możemy jeszcze zrobić, to dodać odstęp między samym obrazkiem i opisem od krawędzi. Użyjemy do tego właściwości padding. Ustawmy na 10 pikseli. Zapiszmy zmiany i zobaczmy efekty. Żeby jeszcze nieco poprawić wygląd tego obrazka, możemy wyśrodkować tekst znajdujący się bezpośrednio pod nim. Dla znacznika Fig Caption, czyli znacznika, w którym znajduje się opis obrazka, dodamy właściwość Text Align i wartość ustawimy na Center. Zapiszmy zmiany i zobaczmy, czy wszystko działa. Tą samą właściwość możemy ustawić dla elementu footer. Text Align, Center. Zapiszmy zmiany, odświeżmy. Jak widzimy, stopka się wyśrodkowała. Jednym z głównych elementów wyglądu naszej strony jest czcionka, dlatego teraz spróbujemy zmienić ją na nieco ładniejszą. W tym celu odwiedzimy stronę google.com / na fonts. Wyświetliła nam się strona z darmowymi czcionkami dostarczonymi przez Google. My użyjemy tutaj czcionki, która się nazywa Patrick Hand. I klikamy przycisk ze strzałką Quick Use. Na kolejnej stronie widzimy wszystkie właściwości, jakie możemy ustawić dla naszej czcionki. My zaznaczymy jeszcze opcję Latin Extended, która doda nam do tej czcionki polskie znaki. Aby dodać tą czcionkę do naszego projektu, wystarczy skopiować link z punktu trzeciego i wkleić go w pliku index.html w sekcji head. Ważne, żeby dodać ten link przed deklaracją naszego pliku ze stylami CSS. Jest to o tyle istotne, że jeżeli w pliku style.css odwołalibyśmy się do czcionki, która jeszcze nie jest załadowana na stronie, moglibyśmy otrzymać niepożądany efekt. Żeby użyć tej czcionki na naszej stronie, musimy w pliku CSS dodać właściwość podaną w punkcie czwartym. Dlatego dla całego body wklejamy tą właściwość. Zapiszmy zmiany i odświeżmy naszą stronę. Jak widzimy, krój czcionki nam się zmienił. Żeby jeszcze nieco bardziej odróżnić nagłówki od akapitów, możemy zmienić kolor czcionki. Wróćmy do naszego pliku HTML i dla artykułu o HTML5 dodajmy identyfikator HTML5 oraz dla artykułu CSS3 dodajmy identyfikator CSS3. Teraz wejdźmy do naszego pliku CSS i dodajmy nowy selektor poprzedzony hashem HTML5. Użyłem tutaj hasha, dlatego że artykułom nadałem identyfikator, a nie klasę. Żeby zmienić kolor czcionki tylko na główka w artykule o ID HTML5, stawiamy tutaj spację i piszemy H2. Dzięki temu dla artykułu o ID HTML5, dla nagłówka tekstu, zmienimy kolor czcionki za pomocą właściwości kolor i wpiszemy tutaj wartość
w postaci szesnastkowej poprzedzoną haszem E44D26. Podobnie zrobimy dla drugiego artykułu CSS3 i znacznik H2 i ustawimy kolor na wartość 0070BA. Dodatkowo dla nagłówka w znaczniku header H1 ustawimy kolor czcionki na wartość 1CB11D. Natomiast dla nagłówka w sekcji bocznej, czyli aside H2, ustawimy kolor czcionki na EBEB28. Zapiszmy zmiany i zobaczmy efekt. Jak widać, kolor czcionki w nagłówku zmienił się na zielony, nagłówek artykułu HTML5 na pomarańczowy, w artykule o CSS3 nagłówek jest koloru niebieskiego, natomiast w sekcji bocznej nagłówek jest żółty. Na dzisiejszej lekcji nasza strona nabrała nieco koloru, stworzyliśmy układ kolumnowy, nauczyliśmy się jak ustawiać tło, zmieniać czcionkę i jak korzystać z narzędzia programistycznego wbudowanego w przeglądarkę. Na kolejnej lekcji nauczysz się m.in. jak stworzyć menu nawigacyjne z odnośnikami do poszczególnych podstron.